Sytuacja populacji dorsza, ale nie tylko pozostałych gatunków na Morzu Bałtyckim jest w bardzo złej kondycji. Przede wszystkim populacji dorsza. Niestety działania Komisji Europejskiej w tym zakresie, już wiemy, nie przyniosły pozytywnych skutków. Mówi o tym sam raport Komisji, który został przygotowany w tym zakresie, ale bezwzględnie program wieloletni, który powinien być wprowadzony w zakresie ochrony gatunkowej na Morzu Bałtyckim, powinien dotyczyć wszystkich gatunków, a więc tych pelagicznych, jak i podstawowego gatunku poławianego, czyli dorsza. Natomiast złym rozwiązaniem jest rozbudowa i niekontrolowanie połowów pelagicznych w zakresie połowów przemysłowych, a więc te, które trafiają na mączkę rybną i olej rybny. To powoduje zaburzenie łańcucha pokarmowego w zakresie właśnie odbudowy stada dorsza. Dodatkowym elementem jest brak chronienia obszarów reprodukcji dorsza, czyli obszarów i okresów ochronnych, które do tej pory funkcjonowały, a w ostatnich latach Komisja zrezygnowała z takiej ochrony. Dlatego też ten pakiet, który został przygotowany przez Komisję, w żaden sposób nie zabezpieczy i nie polepszy populacji dorsza na Morzu Bałtyckim. Sytuacja polskich rybaków, generalnie rybaków na Morzu Bałtyckim, nie polepszy się w najbliższych latach. Aby można było wprowadzić zmiany i odbudować zasoby, należy przewidzieć kompleksowe działania w tym zakresie, a więc wprowadzić odpowiednie działania w zakresie ochrony środowiska, czyli przede wszystkim ochrona dorsza, ograniczenie połowów przemysłowych, jak również limity, które powinny być w tym zakresie ograniczane, jeśli chodzi o połowy dorsza. Z drugiej strony mamy sytuację, że taką, że rybacy muszą funkcjonować, bo przecież te zasoby się odbudują. Dla nas jest niedopuszczalne, aby polskie rybołówstwo zniknęło, bo natychmiast w jego miejsce, jak pokazuje historia, pojawią się inne jednostki, chociażby skandynawskie. Dlatego też program, który wdrożyliśmy, czyli czasowych zawieszeń połowowych, wsparcia dla rybaków, a przede wszystkim rekompensat, które będą wypłacane, mają za zadanie obecnie utrzymać możliwości połowowe, a przede wszystkim zabezpieczyć obecnie funkcjonowanie przedsiębiorstw rybackich. Są to małe przedsiębiorstwa rodzinne, które winny być przez nas wspierane.